ciąg geometryczny a n ma 100 wyrazów i są one liczbami dodatnimi. Suma wszystkich wyrazów o numerach nieparzystych jest 100 razy większa od sumy wszystkich wyrazów o numerach parzystych oraz zachodzi następujące równanie logarytmiczne. My musimy obliczyć pierwszy wyraz ciągu, czyli a1. Żeby to zrobić, to wykorzystamy te dwie informacje podane w treści zadania. Na początku spróbujmy jakoś zapisać równaniem pierwszą informację, a mianowicie, że suma wszystkich wyrazów o numerach nieparzystych jest 100 razy większa od sumy wszystkich wyrazów o numerach parzystych. Zapiszmy na początku sumę wyrazów nieparzystych, to będzie a1 plus następny nieparzysty, czyli a3, plus i tak dalej, aż do 97 i na końcu ostatni nieparzysty to będzie wyraz 99 i wiemy, że taka suma wyrazów nieparzystych jest 100 razy większa od sumy wyrazów parzystych, czyli to się równa 100 razy. No i teraz napiszemy sumę wyrazów parzystych. Zaczynamy od pierwszego wyrazu o numerze parzystym, czyli od A2, potem jest A4 plus i tak dalej, aż do A98 i na końcu jeszcze wyraz setny, nasz ostatni wyraz parzysty. No i teraz spróbujmy jakoś uprościć to całe równanie, które tutaj napisaliśmy. Może po prostu zamieńmy sobie te wszystkie wyrazy A1, A3 i tutaj też A2, A4 i tak dalej na odpowiednią kombinację pierwszego wyrazu oraz ilorazu ciągu geometrycznego, czyli Q. Zapiszmy A1 bez zmian, tak jak było, A1 plus, natomiast A3 możemy zapisać jako A1 razy Q kwadrat plus i tak dalej, a A97 jako A1 razy Q do potęgi o 1 niższej, czyli do 96, plus na końcu A99, czyli A1 razy Q do potęgi 98. To się równa, no i tutaj zrobimy tak samo. 100 razy i zamiast A2 możemy napisać A1 razy Q, zamiast A4 A1 razy Q do trzeciej plus i tak dalej. I A98 to będzie A1 Q do potęgi o 1 niższej, czyli do 97 i na końcu A100, czyli A1 razy Q do 99. No i teraz, gdy mamy już w równaniu dwie niewiadome tylko, A1 oraz Q, to możemy spróbować coś wyciągnąć przed nawias. Po lewej stronie w każdym z tych wyrażeń, w każdym z tych iloczynów występuje A1, czyli A1 możemy wyciągnąć przed nawias, no i wówczas w nawiasie nam zostanie z pierwszego 1, z drugiego po prostu Q kwadrat i tak dalej. No i z dwóch ostatnich możemy napisać, że zostaną też same te wyrażenia z Q, samo Q w odpowiedniej potędze, czyli Q w potędze w tym przypadku 96, no i tutaj ostatnie będzie Q w potędze 98, to się równa i z tego nawiasu po prawej stronie spróbujmy tak coś wyciągnąć, aby w nawiasie zostało dokładnie to samo, co po lewej stronie, no i żeby tak się stało, to wystarczy, że wyciągniemy przed nawias A1 razy Q. Czyli napiszmy sobie przed nawiasem 100, A1 razy Q i wówczas w nawiasie z tego pierwszego wyrażenia zostanie po prostu 1, z tego drugiego wyrażenia wyciągnęliśmy A1 razy Q, czyli zostanie Q kwadrat, dokładnie tak samo jak tu, plus, no i dalej z tego zostanie Q w potędze 96, a z tego wyrażenia zostanie Q w potędze 98. Zamykamy nawias i teraz możemy takie równanie podzielić stronami właśnie przez ten nawias, on się skróci, czyli po lewej stronie otrzymamy samo A1, a po prawej stronie 100 A1 razy Q. No i jeszcze możemy teraz na koniec podzielić to równanie stronami przez 100 A1, wtedy wyliczymy Q, dzielimy przez 100 A1, a jedynki się skracają i zostaje po prostu, że Q jest równe 1/100. Czyli wyliczyliśmy tak naprawdę iloraz naszego ciągu geometrycznego Q. Musimy obliczyć A1, ale ta informacja nam się przyda właśnie teraz do wyliczenia A1 z drugiego równania, które jest podane w treści tego zadania, a mianowicie, że suma takich logarytmów dziesiętnych jest równa 100. Ponieważ sumujemy tutaj logarytmy o tej samej podstawie, o podstawie 10, to możemy tak naprawdę pomnożyć te liczby logarytmowane i całą tą sumę zapisać jako jeden logarytm. Zapiszmy, że to jest po prostu logarytm, już nie będę przepisywał całego tego równania, tylko dodam te logarytmy od razu po lewej stronie,
Będzie to logarytm z dziesiętny z iloczynu tych liczb logarytmowanych, czyli a1 razy a2 razy i tak dalej, aż do a100. I taki jeden logarytm musi być równy 100. W tym momencie, tak na dobrą sprawę, moglibyśmy się od razu pozbyć logarytmu i może tak zróbmy. Korzystamy po prostu z definicji logarytmu i napiszemy, że ta liczba logarytmowana musi być równa podstawie logarytmu podniesionej do potęgi setnej. Czyli po prostu a1 razy a2 razy iloczyn tych wszystkich wyrazów naszego ciągu geometrycznego musi być równy 10 do potęgi setnej. No i teraz podobnie jak to zrobiliśmy w tym pierwszym równaniu, pozbędziemy się wszystkich niewiadomych, to znaczy zamienimy je sobie na kombinację A1 oraz Q. Tak samo jak tutaj napiszmy, że mamy A1 razy i zamiast A2 napiszemy A1 razy Q. Możemy wziąć w nawias, żeby zaznaczyć, że to było A2 razy i tak samo A100 zamieniamy na A1 razy Q w potędze 99. Wszystko musi być równe 10 do potęgi setnej. No i teraz możemy wymnożyć a jedynki za jedynkami, a q z q. A jedynek mamy 100, ponieważ tutaj mamy iloczyn 100 wyrazów, czyli możemy sobie napisać a1 w potędze setnej razy q, a q w jakiej będziemy mieli potędze? No oczywiście, gdy mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki dodajemy, a kolejnymi potęgami ilorazu Q jest odpowiednio 1, 2, 3, aż do 99, czyli możemy napisać, że Q mamy w potędze 1 plus 2 plus 3 plus aż do 99, no i taki iloczyn musi być równy 10 w potędze setnej. W tym momencie moglibyśmy właściwie już podstawić w miejsce Q znaną wartość, czyli 1/100, jednak zanim to zrobimy, to może wcześniej uprośćmy sytuację w wykładniku, a mianowicie obliczmy, ile jest równa ta suma, czyli suma 99 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego od 1 do 99. Napiszmy sobie zatem, że po lewej stronie mamy A1 do potęgi setnej razy Q w potędze, no i sumujemy pierwszy z ostatnim, czyli 1 plus 99, dzielimy na 2 i mnożymy razy liczbę wyrazów, czyli razy 99, no i to musi być równe 10 do potęgi setnej. W tym momencie już podstawmy pod Q tą 1/100, może żeby nie wchodzić w ułamki, to zamienimy sobie 1/100 na potęgę dziesiątki, to będzie 10 w potędze minus drugiej, czyli piszemy, że mamy A1 w potędze setnej razy, no i teraz pod Q podstawiamy 10 w potędze minus drugiej i to 10 do minus drugiej podnosimy do takiej potęgi, uprośćmy tą sytuację, 1 plus 99 to jest 100, na 2 to będzie 50 razy 99, to się równa 10 do potęgi setnej. No i dalej już czyste rachunki pozostały. Otrzymaliśmy równanie ze względu na jedną niewiadomą, ze względu na A1. Tutaj powinno wszędzie być tak jak tu. No i liczymy, ile to będzie. A1 do potęgi setnej razy. Tutaj mamy 10 w której potędze. Minus 2 razy 50 to będzie minus 100, czyli minus 100 razy 99 to minus 9900 i to musi być równe 10 w potędze setnej. No i teraz dzielimy przez tą liczbę całe równanie stronami, czyli przez 10 w potędze minus 9900 i po lewej stronie otrzymujemy A1 w potędze setnej, a po prawej stronie 10 w potędze setnej. Podzielić na coś takiego, czyli możemy zamiast dzielić to pomnożyć przez odwrotność tej liczby, czyli przez 10 w potędze ze zmienionym znakiem, z przeciwnym znakiem, czyli w potędze 9990. Czyli mamy, że A1 w potędze setnej równa się, mnożymy te dwie potęgi, czyli dodajemy wykładniki, 10 w potędze 100 plus 9900 to będzie równo 10 000, no i wyciągamy pierwiastek setnego stopnia z obu stron tego równania i otrzymujemy, że A1 jest równe, po prostu skreślamy te zera, zostały 2, czyli 10 w potędze setnej. Oczywiście, gdybyśmy nie mieli założenia, że wszystkie wyrazy
naszego ciągu geometrycznego są liczbami dodatnimi, to tu mogłoby być równie dobrze rozwiązanie ujemne. Minus 10 do potęgi setnej, ponieważ liczba ujemna podniesiona do potęgi setnej również dałaby nam taką liczbę. Ponieważ jednak mamy założenie, że wszystkie wyrazy mają być dodatnie, czyli A1 ma być dodatnie, czyli A1 musi być równe właśnie tyle. No i to jest odpowiedź do tego zadania.